Więc bardzo serdecznie witam na drugiej już konferencji prasowej związanej ze zbliżającymi się obchodami 150-lecia istnienia Stowarzyszenia Dziedzictwo Świętego Jana Sarkandra, a także 25-lecia istnienia Liceum Katolickiego w Cieszynie. Pierwszy raz spotkaliśmy się pewien czas temu. No, to były takie ogólne zarysy tej całej uroczystości, co zamierzamy przez nią osiągnąć, następnie na co będziemy szczególnie kłaść nacisk ją organizując. No dzisiaj już mamy parę dni do tej właśnie uroczystości, bo ona już w piątek przed nami. Już mamy bardzo wiele podjętych działań, bardzo wiele rzeczy już wiemy, więc chcielibyśmy się z wami podzielić właśnie tymi informacjami, jak ten jubileusz będzie przebiegał, co chcemy również osiągnąć przez poszczególne wydarzenia, które będą mu towarzyszyły. 20 października w piątek będziemy obchodzić 150-lecie istnienia Stowarzyszenia Dziedzictwo Świętego Jana Sarkandra, 25 lat istnienia Katolickiego Liceum imieniem Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie oraz 30 lat od reaktywowania stowarzyszenia. Uroczystości rozpoczną się mszą świętą o godzinie 9:30 w kościele Marii Magdaleny w Cieszynie, a później wszystkich zaproszonych gości zapraszamy do Domu Narodowego na uroczystą galę, na której chcemy przede wszystkim wręczyć odznakę przyjaciela dziedzictwa osobom zasłużonym, osobom, które pomagają nam w działalności tego dziedzictwa dzisiaj, tu i teraz. To jest szerszy obszar, ponieważ szkoły, które prowadzi stowarzyszenie, są w Cieszynie i także w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie mamy katolicką szkołę podstawową i katolickie przedszkole. To jest pytanie, co jeszcze przed nami i w jaką stronę mamy pójść, czym się mamy zająć. Ta książka jest też powrotem do wielkiej tradycji w stowarzyszeniu wydawania różnego rodzaju publikacji i książek. Także jest to rzecz naprawdę bardzo ciekawa. Notatki księdza Tomali leżały gdzieś tam w teczce zebrane. Na szczęście ksiądz Marek Studencki je, że tak powiem, otoczył swoją opieką. Otrzymał je zresztą od księdza Tomali do rąk własnych. No i mamy teraz owoc, książka, z którą będą się mogli zapoznać ludzie nie tylko ze Śląska Cieszyńskiego, ale wszędzie, gdzie ta książka dotrze. A patrząc na zwyczaje religijne wśród ludności dekanatów Śląska Cieszyńskiego, będzie to też okazja do poznania tych zwyczajów, które kultywują od pokoleń mieszkańcy właśnie Śląska Cieszyńskiego. No więc jest to bardzo ciekawe wydarzenie i myślę, że będzie to też takie bardzo ciekawe spotkanie.